Dzień dobry moi drodzy, jestem ja, czyli Ewo, a to jest kolejny odcinek z Red Dead Redemption. Spamujemy trochę odcinkami, no ale trzeba w końcu skończyć albo pchnąć tą grę, jeśli ona tak pięknie wygląda na tym nowym komputerku, więc jakość. Zaczynam być jakimś wielkim kurewskim fanboyem jakości, naprawdę, bo te gry zaczynają wyglądać pięknie, co powoduje, że jest większa szansa, że Assassin's Creed Valhalla, czemu by nie, Cyberpunk, Boże Panie. Biele, chyba, może, w sumie. No i istotne, w każdym razie idziemy do Dacza van der Linde. Mamy godzinę 23 tutejszego czasu. No, ja nie lubię grać w nocy, ale mam nadzieję, że gra mi skipnie trochę czasu do nocy i to będzie wtedy ten element, ten etap, ten moment, w którym ja po prostu dostanę zaszczytu bycia dzień. To Dacz. Co się stanie? Któż tu jest jeszcze z Dutchem? Jose? Nie, John. You get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Nie jest chyba Bronte. Was that the special Dutch charm I heard so much about? Relax. I got this. Nie, to nie jest Bronte. Są jego przydupasy. Ciekawe. Prawda, ciekawostka. Mości państwo, ciekawostka. O, jest Bronte. But if you want to start one, there's going to be a lot of folks dead in this room before it's done. So, you walk into my city, stinking of shit and looking like this, and you come into my house before you have a bath and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already by simply allowing you to breathe in my presence? Indeed you have. Jeśli się podoba, Dutch. Now, we are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers, it ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business! We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words. Lie shamelessly, you think you're better than everyone else. Theodore. That's the barest woman here. Angelo Bronte. Dutch Vanderlyn. Arthur Morgan.
Dziwny jest to człowiek. I know you would not want that, huh? No. No, no, no. So, how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men, of course they're on a mile, so maybe you two head off, huh? And you, Mr. Van der Linde, why you tell me more about my manners? Salute. Salute. Nie podoba mi się to. Prawda. No dobra, ale... Kurwa, nie w tą stronę pojechałeś. Jak się wyje... No... Jakby... No nie poszło to po mojej myśli zdecydowanie. Boż... Najgorzej na świecie. To kurwa dosięć swojego konia. Ha, zaparkować muszę. Okej. Okej. No właśnie na tego konia. Dobra, jebać go. Średnio mi się to... podoba. No ale no cóż, no. Zamieść robusiów grobów. Ja wyjmę sobie rewolwer na wszelki wypadek. Tamta kobieta jakoś... Czy to będzie gdzieś tutaj? Czy to będzie gdzieś... To był pies. Ale zaraz. When my time comes, Arthur, make sure they put me deep in the ground. With pleasure.
Gdzie oni kurwa są? Słyszę ich. Czy słyszałem ich w zasadzie, nie? O! Bingo, kurwa. No chodź, John. O, się zmaterializowałeś. Kurwa, wiedziałem. Zaczynamy strzelaninę. Dobra. Chodź tu, frajerze. Kurwa, gdzie ty jesteś? O kurwa, piękny headshot. Co ty będziesz miał, grabusiu? Grabusiu! He! Grabuś. Dobra. O ty kurwa! O ty droniu. Kurwa, ja chcę swój kapelusz. Zaraz, chwila, moment. O, dziękuję, bo ja bez swojego kapelutka to nie jestem prawie nagi. Kurwa, jeszcze? No, frajerze. Dobra, tu jeszcze był gdzieś trup jeden, nie? He, trup na cmentarzu, nie? You know. Też mamy teraz tyle siana. No ale wiadomo. Nawyk zostaje, nie? A gdzie to kurwa jest? Co oni tu będą mieli? Mundurowie, oczywiście. Ja bym go zajebał, nie? Ja bym na miejscu teraz ich zajebał. Kurwa, zaczyna to być. Nie lubię się tak kitrać. Wolałbym tak od razu zacząć się napierdalać, nie? Zależy, że zrobimy tyle hałasu, że to jest poezja. Kurwa, dwóch jest tutaj jeszcze przy wyjściu. Rozdzielili się, debile. Głupki.
bez kitu. Spierdalajmy stąd. No chodźże szybciej, John. No chodź. Wow, to było naprawdę dziwne. A tu zaparkujemy sobie kunia elegancko. No, chodź, chodź, chodź. Głupi wocho. No, dawaj, dawaj. Ciekawy, ten brąz jest dziwny. Dziwne to jest wszystko, takie... Bym dzieciak jest syjebisty. Each to their strengths, Arthur. I went in there with a gun and left with a party invitation. So, what'd you say this was? A garden party? A big gala at the mayor's house. I'm told every rich fool in Lemoyne will be there. Hey, they're back! I think I see Jack! Abigail! No i git! Gdzieś akurat to... A Johnowi nie podziękowała. Tell you all about him. John, you go be with your family. Arthur,
Niezwykle ciekawe. Proszę bardzo. Dobra, w takim razie. W takim razie zobaczmy, co ja mogę, jakbyśmy się tu urządzili. Jak myśmy się tu urządzili. Bo to jest miksowicie interesujące. No dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda tutaj w tym obozie. Okej, okay, one tu wszystko wyczyściły elegancko. Pierdolamento. Ja pamiętam, jak myśmy się tutaj napierdali elegancko. To wszystko jest zajebiście wyczyszczone. No sztos po prostu. Proszę bardzo. Czyżby to był mój pokój? Pokój? Tak. To jest mój pokój. No dobra, ogólmy się. Przytnijmy co nieco, cały zarost. Nie mogę położyć sobie pomady, bo kurwa jej nie mam. Boże. Jaka bieda. Śpijmy. Do poranka, aż 5 godzin. Dlatego, że no, ja nie lubię grać w nocy, tak? I jakby robiłem to, bo musiałem. Czekajcie, muszę... Ktoś do mnie pisze. Dlaczego kurwa ludzie do mnie pisać? Piszą... Jak kurwa jestem... Kurwa, nas nagrywam. Dobra. Co my tu mamy? Zbadajmy ten list. Jest jakiś list do mnie. My dear Arthur, I hope this letter finds you well. I wanted to thank you for your help with Jamie. He and Daddy are still arguing, but I understand that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life and we are all truly grateful. Oh, Arthur, I have made such a mess of my life, time and again. Ona mieszka w Saint-Denis. Change and be the woman I want to be. Why couldn't you change? Ktoś tu się ma do zbadania? Zabierzmy amunicję. Zamiast ją kupować, ja ją po prostu podpierdolę. Znaczy, w sensie nie podpierdolę nawet w sumie tak naprawdę. Tylko ją sobie elegancko wezmę. Dobra, tu mogę dawać jakieś datki do gangu, tak? Tu jest księga rachunkowa. Więc może coś byśmy tam rzucili. Pieniążki. Dajmy jakieś... Nie wiem. 400, 350 dolarów? Nie, bez przesady 500. No panie, ja aż taki bogaty to nie jestem ze sobą. Dajmy 110. Nice. Księga rachunkowa, zobaczmy. Co ja mogę kupić? Ja mogę coś kupić na przykład. O, to by było... Bardzo ciekawe. Czy ja mogę coś tu zupgrade'ować? Nie. Okej, okay. Obóz jest chyba dojebany na maksa. Co mnie bardzo mocno cieszy. I co powoduje u moim serduszku wielkie radości. Dobra, zobaczmy, co mamy do zrobienia. Mamy Straussa, Jose, Maribel. Tutaj w środku miasta mamy co? Mary Linton. I tu mamy tego typa. No dobra, ja bym pogadał, że z Straussem, bo jednak
No, znając tego parszywego Niemca, no to on już tam pewnie sobie pogarniał chłopów i ludzi, którym może podpierdolić pieniądze. Znaczy, w sumie nawet nie tyle, co podpierdolić pieniądze, tyle tylko, że tu z drugiej strony jest Strauss. Pożyczył i trzeba te pieniędzy teraz oddać. No właśnie. Jezu, ten teren jest naprawdę duży. A my poruszamy się strasznie wolno i to jest mega irytujące. Jak dla mnie. No ten teren bagienny. O, teraz możemy przyspieszyć. Dziękuję, gro. Bo ta podróż naprawdę trwałaby kurwa w nieskończoność. To nie pozwoli mi gra. No? Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti. I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be rich. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? Aha. This is filthy work. We'll need money in Australia. For cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison, Algy Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on that, you know. Okay. Dobra, weźmy ten duch, myślę. Daleko to jest? Czy jeszcze mi gra nie zdąży tego zaktualizować? Okej, okay, już widzę, że jest gdzieś tutaj jakiś. To jest relatywnie blisko. Czy mnie mój koń usłyszy? Czy mnie moja iskra usłyszy? Oczywiście, że mnie usłyszy. Chodź tu, łajzo. Chodź tu. Menelu mały. Ale najpierw cię wyczyszczamy. Brudna jesteś, jakbyś się szlajała przynajmniej. Nie wiem, gdziekolwiek. Masz tu jakiś smakołyk, koniku. Ta, dobry konik. Znów gdzieś jedziemy, znów coś idziemy. Siemanko, Lenny. Dobra. To jazda. To jazda, jazda. Ja to przez krzaki będę jechał, pierdol. Nie będę się tam zjeździł po drogach. Po to są krzaki, żeby nimi jeździć. O, jak sobie to skrócimy elegancko, kurwa. Piękna robota, panie majster. Jakiś człowieczek sobie elegancko zapindala. Kurwa. Do mnie to powiedziałeś? Kurwa, wiedziałem, że tak to się skończy. Nie, na chuj to było ci? I na chuj ci to wszystko było? Typie. Kurwa, naprawdę zabiłem typa za pół dolara, za dolara w sumie. Kurwa, jeszcze świadek jakiś. No,
Ja pierdolę, teraz goń tego świadka, kurwa. Bo oczywiście musiał jakiś donosiciel być i musi strzelić z ucha. Ja pierdolę. Ty piarzu, chodź tu. Kurwa, naprawdę. Chłopie. Szybko ciebie jakieś kurwa krzaki trzeba rzucić. Ktoś znowu się kuźwa napatoczy. O. To będą dobre krzaki. Czy ty będziesz miał coś, mordo, co by mnie zainteresuje? Szczerze to nie sądzę. 61 centów. No, lekarstwo. No. Dobra, to lekarstwo mnie trochę ratuje. No naprawdę. Ja pierdolę. Biję się z chłopem. Po to, żeby mieć, nie wiem, $60, nie? Kurwa, ty co? O ty kurwa, sierściuchu! Kurwa... Twoja mać! Ty głupi sierściuchu! Łopanie! Ktoś może bym tak wziął do... O, lekarstwo. I weźmy sobie, opierdolmy coś. Mogę go skurować? Boże święty. Naprawdę, no jakiś kotel się na mnie rzucił, teraz rozszarpał mi pół twarzy. Czy to będzie miało w ogóle jakiś sensowny stan do skóry? Za swój stan to ja podziękuję, naprawdę. To nie ma większego sensu. A ty kurwa koniu, no żeś wlazła naprawdę. O Boże, najgorzej na świecie. Patrzę ile mam minutek, no jeszcze powiedzmy. Ten dług powinniśmy ogarnąć, no dobra. Gdzie jest pan? Gdzie jest sympatyczny? Fałpie go nie ma. W tej przybudówce też tak mocno średnio. Gdzie ten typ będzie? To jest dobre pytanie. Co kurwa co to jest? Co to kurwa jest? Proszę bardzo, jakieś gówno znalazłem. Ty, ale gdzie ten chłop będzie? Czy on na przykład czasem nie łowi? Bo niby to ryba. A ty czekaj. To jest kurwa jakaś łódka. A co jest za roślinka?
Łopian. Nie, do tego nie wlezę. Gdzie ten pieprzony? Śmieszny rybak jest. Ej, ale widocznie, wyraźnie Artur gorzej oddycha, coś jest nie tak. Kurwa, wąż jeszcze mnie ugryzł. Kurwa. Rdzeń zrobi, że zjedz rośnie rzęszeń. Kurwa, masz. Frajerze. Ksiąku. O, jesteś typiarzu. Czego mi pozwoli, czy nie? Czy muszę się oddalić jakoś? Czemu ja nie mogę tego zrobić na przykład? Halo? No dobra, zróbmy inaczej. Ja bym może gdzieś poczekał. Na przykład, nie wiem. Co ja mogę sobie wytworzyć? Jakieś remedium? Nie mam nic. A na przykład jakbym konia wezwał? Chyba trzeba będzie kurwa tego już przeczekać, czy co? Dobra, odjedźmy. Ja muszę to ogarnąć. W sensie teraz na przykład bym chciał sobie. O, tutaj mogę sobie obóz rozstawić, tak? Dobra, no przeczekajmy sobie dzień na przykład, no bo ten typ tam teoretycznie nic mu się nie stanie, nie? Okej. Śpimy 19 godzin. Bo jakby te 19 godzin powinno spowodować, że mi się wszystko tam poregeneruje, nie? Więc. No dobra. Zwiń ten obóz. Kurwa, nie to, żem kliknął. O Boże. Zwiń obozowisko. Dziękuję. Okej, okay, i teraz tak. Tego typa. Dlaczego to jest skutką? Czyli by tego typa tam po prostu kurwa nie było. Tam jest rzeka. No trochę się żeś. Czym się trochę od niego oddalili? Jak to wróć kurwa później? To kurwa wróć później. No dobra, moi drodzy, w takim wypadku kończymy ten odcinek. Tutaj nie będę kombinował, nie wiadomo jak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę albo i nie, jak sobie tam życzycie. No i cóż, to byłoby na tyle. Trzymajcie. Na razie. Pa, pa.